3 marca bieżącego roku w mieszkaniu Jacka Kuronia zebrała się kilkunastoosobowa grupa ludzi, głównie studentów pochodzenia żydowskiego, znanych z rewizjonistycznych wystąpień i poglądów. W czasie tego spotkania omawiano sprawę zorganizowania demonstracji na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 8 marca. Dzień ten wybrano dlatego, że jest to dzień święta Kotu, co miało ułatwić organizację demonstracji i spowodowanie zamętu. Akcja, jak widać, była ściśle skoordynowana. W dniu 8 marca bieżącego roku na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego zebrało się około 1500 studentów, nie mając na to zezwolenia władz uczelnia. Cementy najbardziej aktywne nadawały zgromadzeniu agresywny i wichrzycielski charakter. Irena Lasota odczytała rezolucję protestującą przeciw relegowaniu z Uniwersytetu Michnika i Schleifera. Rezolucję tę później odczytało jeszcze dwóch innych studentów. Następnie zebranie udali się pod siedzibę rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Prorektor, profesor Rybicz, wezwał studentów do rozejścia się. Demonstrujący nie usłuchali tego wezwania. W tej sytuacji na dziedziniec Uniwersytetu wszedł aktyw robotniczy, zmobilizowane uprzednio kierownictwo warszawskiej organizacji partyjnej. Aktywowi robotniczemu nie udało się przekonać studentów. W tej sytuacji sprowadzono na teren Uniwersytetu.
It's your mind. Just play tricks on you. Just play tricks on you. It's your mind. Just play tricks on you. Just play tricks on you. Yeah, trick me. You're in my mind. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No.